Witajcie, dzisiaj eksperymentalnie, mianowicie wideo publikuję razem z nowym Zadzdołze, czyli porcją zdań do tłumaczenia. Kilka ostatnich Zadzdołze zrobiłem troszeczkę inaczej, mianowicie wideo umieściłem dopiero w komentarzach jak odpowiedź z prawidłowymi zdaniami dopiero po tygodniu, czyli jak Zadzdołze publikuję i po tygodniu publikowałem wideo i to się wydarzyło ostatnie Zadzdołze w grudniu. Teraz zrobimy tak, słuchajcie, że Zadzdołze publikuję teraz i za chwilę powiem zdania, które faktycznie jak powinny brzmieć po niemiecku. Jeżeli chcecie zmierzyć się z tymi zdaniami i nie tłumaczyć, nie oglądać tego filmu, to sobie zróbcie za chwilę przerwę. Przetłumaczcie te zdania w komentarzach, umieścicie je w komentarzach, te tłumaczone zdania i dopiero potem ewentualnie zobaczcie, jakie są wersje prawidłowe. Ok? Wiecie, o co chodzi? Ten film będzie razem z nowym Zadzdołze, z nowymi zdaniami. Jeżeli nie chce wam się tłumaczyć tych zdań w komentarzach i być ocenianym, komentowanym przeze mnie, gdzie jest błąd i na czym polega błąd, to sobie obejrzyjcie film do końca. Natomiast jeżeli chcecie, długa ta przystawka trochę, nie? Jeżeli chcecie natomiast zmierzyć się z tym zadaniem, to wtedy dajcie sobie pauzę, obejrzyjcie sobie, zróbcie zdania, w komentarzach umieśćcie tłumaczenia i dopiero potem obejrzyjcie film albo po jakimś czasie. Dobra, dzisiaj czasownik anprobieren. Anprobieren to jest czasownik... O Boże, muszę wyjechać stąd. Anprobieren... Nie, tutaj babka tak stanęła, że ja muszę się cofnąć, żeby ona wyjechała. Anprobieren to jest coś przymierzać. Ona wyjedzie czy nie wyjedzie? Poczekajcie, bo... Seicento to wszędzie wjadą, nie? Właśnie tak patrzę, czy się rozjedzie. Babeczka, czy da radę, czy nie? Da radę. O, widzę, dobra, jest w temacie. Dobra. Nie chcę mi się przerywać, bo musiałbym znowu film włączać. Dobra, też radę. Dobra, anprobieren. Pierwsze zdanie. Przymierzasz tę sukienkę. To jest pierwsze zdanie. Drugie zdanie. Tak, ja chcę ją przymierzyć. Trzecie zdanie. Czy pani chciałaby przymierzyć tę bluzkę? Czwarte. Czy ona zmierzyłaby te spodnie, gdyby były czarne? I tu macie użyć konstrukcji conditionaleins i konjunktiv preteritum. To chyba jest jasne, znaczy nie jasne, ale dobra. Piąte, ten płaszcz musi być przez niego natychmiast zmierzony. To bym chciał, żebyście użyli strony biernej, pasyw, z czasownikiem modalnym, bo to słychać. Musi być zmierzony. Szóste zdanie, on zmierzyłby tę koszulę, gdyby ona go o to poprosiła. I tu macie użyć konjunktiv pluskwamperfekt. Chodzi o to, że to jest życzenie nierealne. To jest życzenie, które już było i to macie użyć po prostu konjunktiv pluskwamperfekt. I siódme, ta spódnica nie została jeszcze zmierzona przez tę kobietę. Użyjcie strony biernej pasyw w czasie przeszłym. Zróbcie preteritum i to samo zdanie zróbcie w perfekcie. Ok? Strona bierna tego czasownika. I teraz w tym miejscu, jeżeli chcecie się zmierzyć z tymi zdaniami, to sobie wyłączcie ten film, zróbcie pauzę, nie oglądajcie dalej. O, i teraz w tym momencie powiem wam prawdziwe wersje tych zdań, ok? Żeby była jasność. Przymierzasz tą sukienkę, to jest po niemiecku. Probierst du das Kleid an? Probierst du das Kleid an? Anprobieren. Czasownik w czasie teraźniejszym, an ucieka na koniec. Drugie zdanie. Tak, ja chcę ją przymierzyć. Ja, ich will es anprobieren. Ich will es anprobieren. Skąd się wzięło es? Dlatego, że Kleid ma rodzajnik das. Bo to jest w nawiązaniu do tego pierwszego zdania. Sukienka, czyli das Kleid. I das Kleid w zaimkach to jest es. Der Mantel to byłby er. A die bluse to byłoby sie. Znacie te zależności? Jak nie, to już znacie. Czy pani chciałaby przymierzyć tę bluzkę? Möchten Sie diese bluse anprobieren? Möchten Sie diese bluse anprobieren?
Czasownik modalny chciałaby, czyli möchten Sie, an probieren ucieka na koniec. Tu nie ma filozofii specjalnej, nie? A tutaj diese użyłem, dlatego że to się wydaje takie... No takie konkretne, wskazuje tą bluzkę, tak? Jesteście w sklepie, wskazujecie ten egzemplarz, tą bluzkę, ten kolor, ten fason. Musi to być diese, bo to chodzi o konkretną. Czwarte. Ona zmierzyłaby te spodnie, gdyby były czarne. I tu macie ten konjunktyw i conditional 1. Sie würde die Hose anprobieren, wenn sie schwarz wäre. Sie würde diese Hose anprobieren, wenn sie schwarz wäre. Wenn sie schwarz wäre. Co tu się dzieje ciekawego? Spodnie w języku polskim to jest liczba mnoga. Czujecie to? Spodnie są. Spodnie były i tak dalej. Natomiast w języku niemieckim to jest ona. Hose ma rodzajnik die. Dlatego die Hose ist. Albo die Hose war. Dlatego na końcu jest wenn sie schwarz wäre. Bo to jest sie wäre od die Hose wäre. Spodnie byłyby. Piąte. Ten płaszcz musi być przez niego natychmiast zmierzony. Der Mantel muss von ihm sofort anprobiert werden. Muss von ihm anprobiert werden. To jest strona bierna z modalnym. No nie wiem, co to wyjaśniać. No muss, bo jeżeli jest modalne, to musi być na początku modalne, no to jest muss. Von ihm, przez niego. Anprobiert to jest particip 2 od anprobieren i werden to jest element, który być musi przy stronie biernej. Szóste. On zmierzyłby tę koszulę, gdyby ona go o to poprosiła. Er hätte die Hemden anprobiert, wenn sie ihn darum gebeten hätte. Aż muszę zobaczyć, czy ja dobrze to powiedziałem. Er hätte... Tak. Darum... Er hätte die Hemden anprobiert. On zmierzyłby tę koszulę. Pamiętajcie, tam jest, zwróćcie uwagę, to nie jest koszulę jedną, tylko koszulę dwie lub więcej, dlatego z liczbą mnoga, die Hemden. Anprobiert, wenn sie die Hemden, wenn sie, co to było? Wenn sie, ona, in jego, darum, o to gebeten hätten. Hätte. Bitten ist um. To jest reakcja, czasownik prosić o coś. Bitten um. I ostatnie, ta spódnica nie została do tej pory jeszcze zmierzona przez tę kobietę. Der Rock, i teraz w preteritum najpierw. Der Rock wurde von dieser Frau, also von dieser Dame, noch nicht anprobiert. Wurde anprobiert. To jest sedno z czasu przeszłego preteritum. I perfekt. Der Rock ist von der Dame noch nicht anprobiert worden. Ist noch nicht anprobiert worden, czyli ist anprobiert worden. Tutaj są, to jest sedno całego pasywu. Dobra, dajcie znać, czy takie rozwiązanie wam, bo kończymy teraz, czy takie rozwiązanie was zadowala, żebyście mieli odpowiedź od razu w tym filmie, czy was nie będzie kusiło, żeby od razu czytać odpowiedzi, ale myślę, że zabawa trwa, żebyście pisali te komentarze, nie? Bez zajrzenia do filmu. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hejka.